To jest moja siostra z Pól i Łąk. Bocian biały. Bocian czarny. Bocian czarny mieszka w lesie. Tylko i wyłącznie w lesie. I to jest mój brat z lasu. Jesteśmy bocianami z Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Mazurskie i jeździmy na takie różne wydarzenia, żeby opowiadać o tym, jak tutaj jest super na Mazurach, że jest tu mozaika pięknych lasów i pól. I dlatego właśnie bocian czarny jest z lasu, a ja bocian biały z pól i z nad rzek, i z nad jezior. A oprócz tego, co najważniejsze, trzymamy w ręku balony z logiem 90 lat Lasów Państwowych, ponieważ w tym roku Lasy Państwowe obchodzą takie wielkie urodziny, 90 lat. Powstała ta organizacja w 1924 roku, no więc łatwo policzyć, że teraz mamy już 90-lecie. I to chcielibyśmy zaakcentować właśnie dziś. Dzień dobry, witamy serdecznie. Zapraszamy do Lasów Mazurskich. Zajmujemy się promocją, edukacją, przygotowujemy konkursy, zgadywanki, przygotowujemy, tak jak tutaj są widoczne gałęzie, liście, uczymy rozpoznawać szyszki, uczymy rozpoznawać drewno, promujemy lasy i leśnictwo. Nazywam się Adam Depka-Prądziński, reprezentuję redakcję miesięcznika Brać Łowiecka. Mamy przyjemność wystawić swoje stoisko podczas 10. Mazurskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich imienia Tomka Napierkowskiego w Spychowie. Na naszym stoisku oferujemy myśliwym przede wszystkim nasze czasopismo, sierpniowe wydanie miesięcznika Brać Łowiecka ze specjalnym artykułem dotyczącym jubileuszowego przeglądu w Spychowie. Mamy też nasze wydania specjalne, w tym wydania specjalne o tematyce kulinarnej z dwóch ostatnich lat. Ostatnie wydanie autorstwa Wojtka Charewicza, który podczas dzisiejszego spotkania będzie prowadził pokaz kulinarny, również pod naszymi auspicjami. Thank you.
Mam troszeczkę próbek tutaj, żeby poczęstować Państwa rzeczami z dziczyzny, które przygotowuję w swojej kuchni, o której czasem piszę na łamach Braci Łowieckiej. Proszę Państwa, do dyspozycji na dzisiejszą imprezę dostałem od organizatorów dzika, około 50 kg. Ja z tego dzika zrobiłem gulasz, zrobiłem kiełbasę z dzika, pokażę ją, zademonstruję. Proszę Państwa, robimy czasem błąd, że po ugotowaniu mięsa, obraniu z kości, mielimy to mięso, z którego później będzie pasztet i zamrażamy. Tak robić nie wolno. To mięso zmielone i zamrożone będzie jełczało, ono będzie pachniało nam starzyzną za miesiąc, dwa miesiące. Natomiast po obraniu mięsa powinno się takie obrane mięso włożyć w torebkę, najlepiej dwie, trzy, bo mięso nawet w zamrożeniu wysusza się, schować do zamrażarki. Po wyjęciu z zamrażarki, kiedy chcemy robić pasztet, to mięso trzeba wrzucić do garnka, zalać niewielką ilością rosołu albo woda i kostka rosołowa, zagotować, wtedy wyjąć, zemleć i robić dalej tak, jak wszystko robimy na pasztet. Będzie fantastyczny pasztet. Jeszcze jedna rzecz, o której wspominałem. Na pasztet mięso trzeba zemleć na bardzo drobnym sicie pasztetowym i to zemleć dwa razy, a najlepiej trzy. Bardzo dobra rzecz. Jeśli na przykład robicie solankę do peklowania mięsa do wędzenia i mięso leżało rok albo dwa lata w zamrażarce, dzik albo jeleń, i raptem wpadliście na pomysł, że teraz zrobimy wędzonki, to mięso będzie miało już taki troszeczkę zjełczały zapach czy posmak. Ono jest zjadliwe, wszystko dobre, ale już nie będzie miało, nie będzie tak smakowało jak świeże. Proszę Państwa, jeśli przygotujecie solankę, taką 8%, czyli na podpływające jajko, 10 litrów wody i kilogram soli, grubej soli, przyprawy, odrobinę saletry, to dodajcie na 10 litrów wody 50 gram magii i smak mięsa będzie rewelacyjny. Proszę Państwa, ja podziękuję.